Piotr Surmaczyński, Krąg Śmierci. Czyta Beata Tomczyk. Część ósma. Następnym wspomnieniem była kropla płynu w przezroczystej plastikowej rurce podłączonej do moich żył. Pamiętam potwornie rwący ból i twarz lekarza, który pochylał się nade mną. Był szczupły i wysoki, miał oliwkowy kolor skóry. Słyszy mnie pani? Kim pan jest? Nazywam się doktor Hack. Gdzie ja jestem? W szpitalu. Miała pani wypadek samochodowy 2 lata temu. Nic pani nie pamięta. Nie. Jak się pani nazywa? Nie wiem. Gdzie pani mieszka? Nie wiem. Z oczu popłynęły mi łzy. Zdiagnozowano u mnie amnezję całkowitą pourazową. W chwili przebudzenia się w szpitalu, 2 lata po wypadku, nie pamiętałam nic. Jakbym urodziła się na nowo. Wszystkie wspomnienia wyparowały z mojego mózgu, pozostawiając czarną dziurę kompletnej niepamięci. Lekarze nie byli w stanie stwierdzić, jak długo to potrwa i czy w ogóle kiedykolwiek będę w stanie sobie coś przypomnieć. Poczułam się ograbiona przez los ze wszystkiego. Nie miałam przyjaciół, wrogów, niczego się nie bałam i niczego nie pragnęłam. Nie miałam ani jednego doświadczenia życiowego. Moja pamięć sięgała tylko do momentu przebudzenia po wypadku. Nie miałam pojęcia, co się działo przedtem. To było okropne uczucie. Nie wiedziałam, jak mam na imię, skąd pochodzę, co lubię, a czego nie. Musiałam sama siebie wymyślić na nowo. Tęskniłam do mojej przeszłości. W wyobraźni widziałam, jak wspaniałe mogłam mieć życie przed wypadkiem. Zamknęłam się w sobie. Wstydziłam się swojej amnezji. Często płakałam. Nawet kiedy wydawało się, że jestem spokojna, to płakałam od środka, tak jakby łzy z drugiej strony oczu spływały do wewnątrz i topiły moją duszę w oceanie żalu za utraconą tożsamością. Na pewno miałam jakiegoś chłopaka, mamę, tatusia, jakiegoś wujka, dziadka. Dlaczego nikt mnie nie szukał? Jako osoba nie posiadająca żadnego wykształcenia ani doświadczeń zawodowych, nie miałam zbyt wielu szans na rozwój w życiu. Terapie przeprowadzone w szpitalu psychiatrycznym pomogły mi poskładać się w całość do tego stopnia, że mogłam samodzielnie próbować coś zrobić ze swoim życiem. Dostałam pracę w hospicjum. Pomyślałam, że skoro ja nie mam przeszłości, to zajmę się tymi, którzy zdają się nie mieć przyszłości na tej ziemi. Pracowałam z umierającymi na AIDS i na raka. Trzymałam wiele osób za rękę do ostatniej chwili, kiedy odchodzili. Starałam się dać światu jak najwięcej z siebie. Stałam się też bardzo religijna. Przestrzegałam praw Bożych i żyłam w zgodzie z naukami Chrystusa. Liczyłam, że Bóg odda mi wspomnienia. W kościele poznałam Toma. Był niewidomym emigrantem z Somalii. Stracił wzrok, kiedy razem z matką stał się ofiarą wybuchu miny przeciwpiechotnej w ogarniętym wojną domową Mogadiszu. Tom nie widział śmierci swojej rodzicielki. Bóg pobłogosławił go utratą wzroku, ale słyszał jej jęki, kiedy konała w straszliwych męczarniach w wyniku ran odniesionych na skutek wybuchu. Wzruszyła mnie jego historia. Był dobrym człowiekiem. Mimo tego, że niewidomy i z oszpeconą od eksplozji miny twarzą, wydawał mi się piękny. Pokochałam go i postanowiliśmy się pobrać. Tom opowiadał mi wstrząsające historie ze swojego życia w ogarniętej wojną afrykańskiej ojczyźnie. Ja nie potrafiłam mu nic opowiedzieć o sobie. Rok po ślubie urodziło nam się dziecko, śliczna dziewczynka. Nazwaliśmy ją Ayan. Była dla mnie błogosławieństwem i spełnieniem. Modliłam się do Boga w podzięce za tę dziecinkę. Ayan chorowała jednak od maleńkości. Przyszła na świat z wyrodzoną wadą serca. Już w pierwszym roku życia przeszła poważną operację zagrażającą jej życiu. Siedziałam przy niej w szpitalu wraz z Tomem, wpatrzona w maleńkie ciałko w inkubatorze. Trzymałam męża za rękę i byłam jego oczami. Przekręciła delikatnie główkę w prawo. Poruszyła nóżką. Co dalej? Mów! No nic, leży. Oddycha? No pewnie, że oddycha. Powiedziałam z wyrazem radości w oczach. Teraz się uśmiechnęła. Naprawdę? Jak wygląda? Zapytał Tom. Jest taka malutka i bardzo piękna. Najpiękniejsza na świecie, powiedziałam, kiedy moja łza kapnęła na czarną dłoń męża. Kocham was. Nic nie liczy się dla mnie poza Ayan i tobą, powiedział wyraźnie wzruszony Tom. Nasza córeczka wyszła ze szpitala kilka tygodni później.
Rozwijała się prawidłowo i nie miała większych problemów zdrowotnych. Myślałam, że najgorsze mamy już za sobą. Nie pamiętałam swojej przeszłości, ale moja teraźniejszość była tak cudowna, że w pewnym momencie przestało mi brakować wspomnień z czasów przed wypadkiem. Moje nowe doświadczenia układały się w pełną radości historię rodzinną. Jednak pewne dramatyczne wydarzenie, na które nie miałam absolutnie wpływu, złamało nagle nasze życie. Muszę wyjaśnić, że Tom, oprócz tego, że był niewidomy, cierpiał również na stres pourazowy związany z doświadczeniami wojennymi w Somalii. Jego stres był tak silny, że nie potrafił poradzić sobie z nim samodzielnie. Chodziliśmy razem na terapię. Czasami już wyglądało na to, że udało nam się opanować jego problem, ale po jakimś czasie następował nawrót choroby. Tom stawał się oschły i nadpobudliwy. Dochodziło między nami coraz częściej do utarczek słownych. Już nie mogę wytrzymać. Po co to wszystko? Wydarł się Tom. O co ci chodzi, kochanie? Zapytałam. Gdybym nie potrzebował tych cholernych książek, to moja matka nigdy by nie pojechała do Mogadiszu i ciągle by żyła. Tom, uspokój się. Kochany, jesteś w domu, w Londynie. Tu nie ma wojny. Teraz ty jesteś ojcem. Potrzebujemy cię. Ja i nasza córka. Tom, otrzeźwiej wreszcie. To tylko przeszłość. Nie możesz nią żyć. Tom uklęknął przede mną, wtulił twarz w mój brzuch i powiedział: wiem, kochanie, ale moja przeszłość tak bardzo mi ciąży. Nie potrafię z tym żyć. Całość do pobrania na www.wyspadreszczowców.pl